Nastolatek pobił księdza. Powiedział, dlaczego to zrobił. Wstrząsająca historia spod Radomia. Proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Pionkach został pobity. Sprawcą okazał się zaledwie 18-letni chłopak. Niedługo później wyznał policjantom, dlaczego dopuścił się takiego czynu. Byli w szoku. Sprawa nie była tak oczywista, jakby się wydawało. Jeszcze w tym miesiącu ruszy proces. 18-latek pobił księdza. Do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego roku. 80-letni ksiądz wracał właśnie z posługi dla chorych, kiedy nagle został zaatakowany przez nastolatka. 18-latek uderzył go w plecy, w wyniku czego duchowny przewrócił się. Doznał urazu głowy. Złożył na policji zawiadomienie o pobiciu, a funkcjonariusze szybko dotarli do sprawcy. Nikt nie spodziewał się, że sprawa może mieć drugie, szokujące dno. Wyznał, dlaczego pobił księdza. Sprawa ma drugie dno. Funkcjonariusze szybko wytypowali sprawcę dzięki nagraniom z kamer monitoringu. 18-latek został zatrzymany. W trakcie przesłuchania przyznał się do winy i wyznał śledczym, dlaczego dopuścił się takiego czynu. Jego relacja była wstrząsająca. Chłopak doznał traumatycznego przeżycia. Był wykorzystywany seksualnie przez księdza, na którym postanowił się zemścić. Ksiądz odpowie za wykorzystywanie dziecka. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciw młodemu mężczyźnie za spowodowanie obrażeń ciała u księdza. Duchowny również poniesie odpowiedzialność w sprawie wykorzystywania seksualnego nieletniego. Śledczy uznają, że do zbrodni doszło między wrześniem a listopadem 2012 roku. Odpowie on za doprowadzenie osoby małoletniej poniżej 15 roku życia do innej czynności seksualnej. Przeprowadzone w tym zakresie śledztwo zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko 80-letniemu Leonowi Część, który jest emerytowanym kapelanem. Oskarżonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa z artykułem 200 paragraf 1 kodeksu karnego, relacjonowała w rozmowie z faktem Agnieszka Borkowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu. Podano już termin procesu księdza. Sprawa w Sądzie Rejonowym w Kozienicach ruszy 26 marca.